Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wobec tych, co grzeszą, można przyjąć dwojaką postawę. Albo się ich odsunie i wyłączy poza margines społeczeństwa, albo okaże im się miłosierdzie i doprowadzi do nawrócenia. Pierwsza postawa jest łatwiejsza. Łatwo przecież przychodzi nam innych ekskomunikować, wyłączyć ze społeczeństwa, odzierać ze czci i szacunku. Jeśli natomiast zrozumiem, że wcale nie jestem lepszy od innych, wtedy łatwiej przyjdzie mi przyjąć postawę odmienną. Jezus chce, abyśmy byli dla siebie miłosierni. Miłosierdzie wyświadczane bliźniemu ceni Bóg bardziej niż nabożeństwo. Doprowadzenie grzesznika do pojednania z Bogiem jest najwyższym stopniem miłosierdzia. Jezus przyszedł na świat, aby okazać nam, grzesznikom, swoje wielkie miłosierdzie. Zechciejmy je dziś przyjąć. Uznajmy w sobie grzesznika i ucieszmy się tym, że Bóg od nas nie stroni, ale staje w naszej obronie. Ucieszmy się tym, że zasiada z nami do stołu, że głosi nam Ewangelię, aby skruszyć nasze serca i doprowadzić nas do nawrócenia i zbawienia. Jeśli uznaję siebie za sprawiedliwego, to staję na zewnątrz i narzekam na Boga, że zadaję się z marnotrawnymi synami. Nie wejdę do środka, nie uderzę się w pierś i nie przyznam się do własnych grzechów. Wolę te grzechy wytykać innym, ale nigdy sobie. To największy błąd, jaki w życiu możemy popełnić. Odchodzimy od zdroju miłosierdzia w nicość, zadowoleni z samych siebie. Ale szybko okazuje się, że wcale z nami nie jest tak dobrze, jak to sobie myślimy. Prośmy dziś o ducha skruchy i poznania własnej grzeszności, abyśmy bardziej płakali nad własnymi grzechami, a nie nad grzechami innych.